Prezydent Tczewa podał powody, dla których zwolnił dotychczasowego dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Przemysława Boleskiego. Łukasz Brządkowski uważa, że jednostka była źle zarządzana, a wykonywanie priorytetowych zadań było odsuwane w czasie. Zdaniem włodarza błędem jest to, że ZUK zajmuje się zbyt wieloma zadaniami, w tym przetargami i komunikacją miejską. W ubiegłym tygodniu prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski poinformował w mediach społecznościowych o tym, że po 8 latach Przemysław Boleski przestał pełnić funkcję dyrektora Zakładu Usług Komunalnych. Jak przeczytaliśmy w komunikacie, decyzja prezydenta wynikała z dokładnej analizy sytuacji oraz z potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie zarządzania miejskimi usługami komunalnymi. W programie Pytania do Prezydenta poprosiliśmy włodarza o rozwinięcie tego ogólnikowego komunikatu. Najlepszą ocenę na działanie miejskich spółek, jednostek, zakładów zawsze wystawiają mieszkańcy, jeżeli chodzi o samo utrzymanie czystości w Tczewie, czy inne rzeczy z tym związane, co znajdowało niestety swój wyraz także w licznych skargach. To jest jakby to świadectwo tego, jak ZUK był zarządzany. My musimy się głębiej przyjrzeć samej strukturze ZUK-u. Odbyłem 8 spotkań z mieszkańcami w ich dzielnicach i bardzo często przewijał się właśnie temat tego czystości, zadbania tego, co się dzieje w mieście. A oprócz tego są oczywiście skargi, które są uznawane za zasadne przez Radę Miejską w Tczewie, dotyczące niewykonywania uchwał, do których jest zobowiązany ZUK. Przypomnę, że niektóre uchwały mają już ponad 3 lata i dalej nie zostały w pełni wykonane. Jakie na przykład uchwały? Zmiana nazw nazewnictwo ulic. Jest to uchwała z grudnia 2021 roku. Mamy teraz wrzesień 2024 i jeszcze ta uchwała nie została wprowadzona w życie. I to wynika tylko z błędów organizacyjnych i decyzji wewnętrznych. I za te decyzje jest odpowiedzialny dyrektor. To on ustala, jak funkcjonuje zakład, w jakim nadaje priorytety i jak to wykonuje. Zdaniem prezydenta Brządkowskiego ZUK zajmuje się zbyt szerokim zakresem zadań. Źle się bardzo stało, że ZUK zaczął być odpowiedzialny za inwestycje na przykład drogowe, czy za zarządzanie komunikacją miejską, bo to powoduje, że ta główna działalność ZUK-u, jakim zawsze powinno być dbanie o czystość miasta, czy inne usługi typowo komunalne, zostały zepchnięte na dalszy plan i to było niestety widać. To było widać także po budżecie ZUK-u, to było widać także w podziale pracy pracowników, kto się czym zajmował i moim zdaniem my będziemy i tak musieli statut ZUK-u zmienić. Będzie pan zmierzał do wydzielania pewnych jednostek. Tego, co się da, bez szkody oczywiście dla funkcjonowania. Bo ZUK ma za szeroki zakres swojej działalności. Za szeroki zakres i tutaj jakby też przy tak szerokim zakresie działań naprawdę trzeba bardzo umiejętnie tym wszystkim zarządzać i tutaj po prostu tego zabrakło. Były priorytety moim zdaniem nierówno rozłożone, co powodowało to, że mieszkańcy mieli bardzo dużo uwag, jeżeli chodzi o czystość miasta. Ja jako prezydent mam uwagi co do wykonywania uchwał Rady Miejskiej, ponieważ ja do tego jestem zobowiązany i stąd te liczne skargi, które były, powtarzam, zasadne, uznane przez Radę Miejską jako zasadne, no bo jeżeli nie jest wykonywana uchwała Rady Miejskiej, to zawsze winny jest prezydent, a ja jako prezydent muszę tak naprawdę stwierdzić, gdzie leży ta prawdziwa przyczyna. Dopytaliśmy włodarza, czy krótko przed decyzją o zwolnieniu Przemysława Boleskiego był jakiś element, który przelał czarę goryczy. Tak naprawdę, no, jeżeli mogę o czymś tak powiedzieć, to raczej było to wszystko na zasadzie pewnej kumulacji. To znaczy te rzeczy mimo różnych jakby wydawanych poleceń i wniosków, no nie były i tak wykonywane. To znaczy były wykonywane albo z dużym opóźnieniem i to jest właśnie kwestia, my musimy sobie położyć priorytety i jeżeli ja zwracam uwagę na to, że nie są wykonywane uchwały Rady Miejskiej, no to jest absolutny priorytet i dla prezydenta, i dla dyrektora. A to było traktowane właśnie przez tę złą organizację, moim zdaniem. Zawsze to było traktowane gdzieś jako rzecz druga albo i trzeciorzędna. A czy będzie chciał na przykład przyspieszyć pan malowanie ulic? Tego oznakowania poziomego, bo ono w Tczewie jest strasznie późno. Dokładnie zawsze jest. Tak. Nawet popatrzmy na przeglądy pozimowe ulic, albo to, że my kończymy łatanie po zimie, kończymy w czerwcu, albo czasami w lipcu. Później. Więc to musi się zmienić. Czyli musi ZUK być inaczej zarządzany, musi być inaczej przeorganizowany. No i tutaj liczę na to, teraz mamy taki okres zawieszenia, bo pan dyrektor jeszcze jest oczywiście bez obowiązku świadczenia pracy. Do końca grudnia jest dyrektorem, więc my teraz myślimy nad rozwiązaniem. Został zwolniony dyscypliną. dyscyplinarnie, chciałem zauważyć, ale nie, jednak... Nie, to było po prostu, no były jakby do tego wszelkie przesłanki, żeby po prostu wypowiedzieć mu umowę o pracę, więc my teraz myślimy, jak wzmocnić ZUK w tym okresie, tak żeby on mógł spokojnie funkcjonować, ponieważ ta struktura ZUK-u nie była też, patrząc na rozłożenie nawet obowiązków na poszczególnych zastępców czy kierowników, to także było nierównomierne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ZUK już zacznie funkcjonować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i to nie chodzi o życzenie prezydenta, tylko tak, jakby mieszkańcy sobie tego życzyli. Mimo kilkukrotnych prób nie udało nam się skontaktować z Przemysławem Boleskim. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora ZUK-u. Prezydent nie wyklucza kolejnych zmian na najwyższych stanowiskach w miejskich jednostkach lub spółkach. To jest oczywiście początek zmian, które czekają nas w Tczewie. Tak jak ja powiedziałem i to rozmawiałem z dyrektorami, z naczelnikami, z wszystkimi osobami, że przez te pierwsze 3-4 miesiące będziemy po prostu sobie przyglądać się, jak pracujemy, jak to wszystko funkcjonuje.